Drodzy Państwo, nowości, które wprowadza Inwentor 2011, są widoczne w Inwentorze już przy stosowaniu najprostszych czy najczęstszych operacji. Zacznijmy chociażby od szkicowania. Proszę zobaczyć, że na przykład jeżeli rozpocznę szkicowanie prostokąta, pod moim kursorem pojawia się podwieszka, w której użytkownik ma możliwość wprowadzenia dokładnych wartości współrzędnych położenia tego punktu. W moim przypadku zaczniemy jednak w punkcie startowym układu współrzędnego. I rozpoczynam rysowanie prostokąta, pojawiają mi się znowuż podwieszki, których mogę wprowadzić już podczas szkicowania rozmiary mojego prostokąta. Mimo że prostokąt w tym momencie jest tak długi, że wyszedł poza ekran mojego monitora czy aplikacji, mogę nadal wprowadzać te wartości. Nie ma najmniejszego z tym problemów. Co więcej, ponieważ wprowadzaliśmy te wymiary podczas rysowania elementów tego naszego szkicu prostokąta, Inwentor automatycznie po zatwierdzeniu tych danych przekształca te wymiary w wymiary parametryczne Inwentora, więc nie musimy wymiarować naszego elementu. Gdy zakończymy szkicowanie, możemy przystąpić do projektowania dalej naszej części. Zwykle wtedy szukaliśmy jakichś narzędzi w pasku narzędziowym. W wersji 2011 nie musimy tego robić. Proszę zobaczyć, jeżeli kliknę na którymkolwiek z elementów czy fragmentów mojego szkicu, pojawia nam się specjalny pasek narzędziowy, w którym program pyta się, czy chcemy na przykład ten element wyciągnąć, czy na przykład zrobić bryłę obrotową, czy chociażby przystąpić z powrotem do edycji szkicu. Załóżmy, że chcielibyśmy zrobić bryłę obrotową. Wskazuję oś, program od razu wyświetla nam nowy przybornik. Proszę zobaczyć ten przybornik, możecie Państwo sobie przesunąć w dowolne miejsce, jeżeli Wam zasłania widok. Możecie też na przykład w dowolny sposób sterować kątem rozwarcia tej bryły obrotowej. Możemy też, wybierając odpowiednie opcje z przybornika, wybrać na przykład funkcję pełnego obrotu. Proszę zobaczyć, bez żadnego okna dialogowego utworzyliśmy pierwszą bryłę naszą obrotową. Kolejna zmiana, którą Państwo możecie zobaczyć w Inwentorze 2011, dotyczy sposobu opisywania czy sposobu definiowania płaszczyzn konstrukcyjnych. On tak naprawdę nie uległ zmianie, natomiast w programie zostały jak gdyby wydzielone od razu, dedykowane ścieżki definiowania tego elementu. Do tej pory, jeżeli byliście zaawansowanymi użytkownikami, widzieliście, że pewne operacje można było robić po prostu klikając na odpowiednie fragmenty geometrii i ta odpowiednia płaszczyzna była generowana. No, nie zawsze było wiadomo, co trzeba kliknąć, więc w wersji 2011 mamy już podzielone na sekcje, jakby na scenariusze definiowania płaszczyzny roboczej. Co już musielibyśmy zrobić z płaszczyzną roboczą styczną do bocznej ścianki naszego walca. Wskazuję pierwszą płaszczyznę, ściankę mojego walca, no i muszę wskazać jeszcze płaszczyznę do niej równoległą. W ten sposób powstaje nam taki oto elemencik, na którym możemy utworzyć naszą płaszczyznę szkicowania. W jaki sposób to zrobić? Wystarczy wskazać płaszczyznę szkicowania, pojawia nam się od razu specjalny nowy przybornik, który automatycznie powoduje, że definiuje nam na naszej płaszczyźnie roboczej płaszczyznę szkicu. Załóżmy, że narysujemy tutaj jakiś dodatkowy okrąg. Podczas stosowania okręgu też możemy podać od razu jego średnicę. Możemy skorzystać z funkcji chociażby odpowiedniego spozycjonowania na środku naszego okręgu, dodać jeszcze wymiar opisujący położenie okręgu względem bocznej w krawędzi naszego walca. Kończę moją edycję, kończę szkic, no i teraz będziemy chcieli przystąpić do kolejnych operacji kształtujących czy modelujących nasz element. Ja wyłączę widoczność płaszczyzny konstrukcyjnej, wskazuję kursorem moim myszką a okrąg i program od razu pyta się, co robić. Trzeba zrobić wyciągnięcie, obrót, a może wstawić otwór. Proszę zobaczyć, że mamy zdefiniowany punkt, więc program domyślnie będzie chciał ten punkt wykorzystać do wstawienia otworu. My w tym razem wykorzystamy operację wyciągnięcia. Proszę zobaczyć, pojawia się znowu specjalny kursorek, który pozwala nam narzucić grubość czy wysokość wyciągnięcia. Co więcej, proszę zobaczyć, że w przyborniku wyciągnięć mamy standardowe wyciągnięcia, które do tej pory znaliśmy, czyli kierunek rozsymetryczny, ale mamy też możliwość wyciągnięcia asymetrycznego. Ale zanim to jeszcze pokażę Państwu, chciałem zwrócić uwagę Państwa na pewną ciekawą funkcjonalność Inventora 2011, czyli rzeczywisty podgląd elementu. Proszę zobaczyć, podczas wyciągnięcia z operacją wycięcia mojego okręgu, od razu program pokazuje mi, w jaki sposób, na takim półprzeźroczystym widoku, będzie wyglądał mój element po operacji wycięcia. Do tej pory nie mieliśmy takiego podglądu, a teraz możemy już poznać wygląd modelu po operacji kształtowania, zanim jeszcze operacja zostanie zakończona. Ale my chcemy tak naprawdę dodać materiał, więc wybiorę opcję połączenie. Załóżmy, że chciałbym, żeby wyciągnięcie mieć w dwóch kierunkach asymetryczne,
czyli w drugim kierunku na przykład możemy chcieć, żeby było 20 mm to wyciągnięcie. Zatwierdzam zmiany i automatycznie mój element zostaje w tym momencie wyciągnięty. Skorzystam tu jeszcze z funkcji szyku kołowego, gdzie spróbuję powielić mój element trzykrotnie. Skorzystam też z operacji bryły cienkościennej, gdzie usunę pewien nadmiar materiału z wnętrza mojego elementu. Chciałbym dalej projektować mój element. Proszę zobaczyć, że mogę na przykład wskazać dowolną krawędź. Pojawia mi się wtedy nowy przybornik, który pozwala mi wybrać, co chciałbym zrobić z krawędzią. Zwykle z krawędzie fazujemy lub zaokrąglamy, więc zbudujmy zaokrąglenie. Na tym etapie, zanim podamy jeszcze wartość, możemy od razu przystąpić do wskazania dodatkowych krawędzi do zaokrąglenia. Proszę zwrócić uwagę, że mamy tutaj, tak samo jak mieliśmy podgląd rzeczywisty przy wyciągnięciu, rzeczywisty podgląd naszego zaokrąglenia po wprowadzeniu odpowiedniej wartości. Połóżmy, że będziemy chcieli mieć 12 mm zaokrąglenie. Na tym etapie moglibyśmy zamknąć okno dialogowe, ale proszę zobaczyć, pojawia nam się tutaj taki plusik. Ten plusik pozwala nam na jakby zamknięcie jednego polecenia i ponowne jego uruchomienie. W ten sposób zostało zbudowane zaokrąglenie, a my nadal jesteśmy w trybie operacji przypisywania kolejnego zaokrąglenia. Jeżeli zamknę okienko, znaczy przybornik, natychmiast to zostanie wszystko zamknięte. Co więcej, chcielibyśmy na przykład jeszcze dodać jedno zaokrąglenie tutaj dla tych krawędzi wewnętrznych naszego modelu. Może tym razem 6 mm i oczywiście takie samo 6 mm dla pozostałych krawędzi, które powstały na naszym modelu. No, nasz element został w tym momencie zaprojektowany. Przydałby się jeszcze dodanie fazy. Robimy dokładnie w taki sam sposób jak zaokrąglenie. Wskazujemy po prostu krawędź. Strzałeczką sterujemy sobie wielkość naszego zaokrąglenia. Jeżeli nie możemy trafić dokładnie w punkt, to możemy na przykład zdefiniować sobie z klawiatury wartość tego zaokrąglenia. Możemy też przystąpić do wybrania innego trybu generowania tego sfazowania. Załóżmy, że takie fazowanie będzie nas zadowalało. W ten sposób udało nam się zaprojektować fragment naszego bryły. W jaki sposób jeszcze to bezpośrednie modelowanie, czy ten nowy typ modelowania możemy wykorzystywać podczas codziennej pracy? Proszę zobaczyć, że zwykle gdybyśmy chcieli wyedytować nasz element, musielibyśmy odnaleźć na przykład element kształtujący, odnaleźć szkic. No, jest to dosyć czasami uciążliwe, jeżeli tych elementów kształtujących w naszym drzewku jest od groma. Proszę zobaczyć, co nam daje Inventor 2011. Przede wszystkim mam możliwość kliknięcia na elemencie kształtującym, który nas interesuje. Proszę zobaczyć, to jest nasz element kształtujący. Mam tę możliwość tak. Wyedytowania bryły lub też wyedytowania szkicu, który tworzy ten nasz element bazowy. Załóżmy, że chciałbym wyedytować mój szkic. W tym szkicowniku chciałbym dorysować w tym momencie kolejny element kształtujący, na przykład takie oto wycięcie 20 na 10. Kończę szkicowanie. No i chciałbym teraz uwzględnić to wycięcie w mojej bryle obrotowej. Wskazuję bryłę obrotową, wybieram funkcję edytuj bryłę obrotową. Już na tym etapie mogę na przykład wziąć i odjąć z mojego profilu to oto wycięcie. Mamy bezpośredni podgląd operacji, więc wiemy, czy dobry szkic odjęliśmy. I natychmiast nasz element zostaje dodatkowo utworzony. Czy zauważyliście Państwo, że podczas tych operacji, które w tej chwili wykonywałem, tych operacji wyciągnięcia, obrotu, fazowania czy zaokrąglenia, nie pojawiło się żadne okno dialogowe. Okna dialogowe nadal są w Inventorze 2013. Ja specjalnie na potrzeby tej prezentacji wysunąłem te okna dialogowe poza ekran, żeby pokazać Państwu, że nie musicie w ogóle korzystać z tych okien dialogowych do takiego podstawowego modelowania. Są one w tej chwili tak naprawdę zbędne i pozwalają te nowe narzędzia Państwu w wygodny sposób szybko projektować elementy. Załóżmy, chcielibyśmy jeszcze coś dorysować, na przykład stawić jakiś otwór, przez dorysowanie jakiegoś, zdefiniowanie punktu położenia otworu. Wskazuję ściankę, wybieram tej ściance tworzenie nowego szkicu. Tutaj zdefiniuję może linię pomocniczą, która będzie miała długość może 57,5, chyba będzie przy moich rozmiarach dobrym położeniem. No, musimy jeszcze określić kąt, ale kąt zdefiniujemy sobie jako zerowy, zwykły. Zakończę szkicowanie i w tym momencie na przykład mogę w tym punkcie wstawić otwór. No, okno otworu jest na tyle skomplikowane czy złożone, czy tyle pozwala nam, na tyle ustawień nam pozwala, że nie jesteśmy w stanie z niego zrezygnować, więc musimy w nim po raz pierwszy troszeczkę więcej operacji zdefiniować. Załóżmy, że nasz otwór będzie miał, nie wiem, FI 12.
będziemy mieli element będzie miał na pełnej długości, będzie kwintowany i głębokość elementu może 20 mm. Zróbmy sobie taki oto otworek. Otwór zostaje utworzony. Kolejny krok, możemy ten element dalej na przykład edytować. Proszę zobaczyć, że też to do wszystkich elementów kształtujących ten nasz nowy przybornik działa. No, skorzystajmy może z funkcji szyku i powielmy ten nasz element wokół osi sześciokrotnie. W ten sposób możecie Państwo projektować w Inventorze 2011 w dużo szybszy i wygodniejszy sposób. Kolejna nowość, jeśli chodzi o proces projektowania, który możecie Państwo zauważyć w Inventorze 2011, to jest technologia, czy powiedzmy nowe narzędzia, które pozwalają Państwu na zdefiniowanie wygodniejszy sposób budowania zespołów. Proszę zobaczyć. Mam tutaj oto ten nasz element ponownie wykorzystany. Tym razem jest to, już widzimy, że jest element, który będzie gdzieś wykorzystany. Chcielibyśmy w jakiś sposób te nasze elementy zestawić. Proszę zobaczyć, w Inventorze 2011 pojawia się nowe narzędzie. Narzędzie, które nazywa się złóż. Narzędzie to pozwala Państwu w wygodny sposób zbudować Wasze zespoły. Przede wszystkim zaznaczamy element, który chcielibyśmy przyczepić do naszego drugiego elementu. Zbliżamy do istniejącej jakiejś tam krawędzi. Program w tym momencie wykrył, że to są dwie płaszczyzny cylindryczne, więc proponuje nam operację wstawienia. Proszę zobaczyć, że mam możliwość płynięcia tutaj na kierunek wstawienia, czy na przykład do środka. Kończymy i nasz element zostaje w tym momencie przymocowany. Podobnie możemy zrobić na przykład z drugim elementem, kolejnym, chociażby tą łopatą tego naszego wirnika. Wskazuję jedną krawędź, wskazuję drugą krawędź, oczywiście wstawienie w drugą stronę i nasz element zostaje w tym momencie odpowiednio zmodyfikowany. Co więcej, no, chcielibyśmy w jakiś sposób może ten wałek tutaj przymocować do naszego elementu. Proszę zobaczyć, co możemy zrobić. Moglibyśmy to zrobić na przykład operacją wstawienia i wyrównania dwóch elementów i chyba nawet będzie to wygodniej. Wskazuję pierwszą krawędź, wskazuję krawędź do wstawienia. Nasz element zostaje w tym momencie wstawiony. Ale proszę zobaczyć, na tym etapie znowuż pojawia się plusik, czyli mamy możliwość kontynuowania operacji budowania zespołu bez zamykania tego okna dialogowego. Więc na przykład biorę opcję dalej. Na przykład chciałbym powiedzieć, że tak, chciałbym, żeby ten otwór bierzemy ukryte, na przykład oś tego otworu została wyrównana z osią tego otworu. Zatwierdzam i w tym momencie podczas jednej operacji zostały zbudowane związanie wstawiające oraz związanie wyrównujące otwory, przez co unieruchomiliśmy nasz element. W podobny sposób możemy na przykład skorzystać dalej z funkcjonalności operacji złóż, czy narzędzia złóż do wygenerowania odpowiedniego połączenia. Tutaj spróbujmy odnaleźć naszą element, wybierzmy ukryte, nie wiem dlaczego się nie chce pojawiać, ale zaraz znajdziemy. To jest oś, oś wyrównamy z osią tego naszego elementu. Możemy też dalej spróbować od razu kontynuować pracę, czyli na przykład wyrównać znowuż teraz oś tego otworu z osią tego otworu. Zamknąć nasze polecenie. Na przykład skorzystać z operacji szyku i powielić nasz element tutaj, który mamy. Ile tutaj tych elementów jest? Spróbujemy odnaleźć te dwa elementy. Byli względem szyku tego naszego otworu. W ten sposób szybko udało nam się, bez okien dialogowych, zbudować nasz pierwszy zespół. Dziękuję Państwu za uwagę. To jest tyle, co chciałem Państwu pokazać w tej pierwszej części nowości Inventora 2011. Zapraszam na kolejne już wkrótce.